Dzień dobry, zaczynamy 14 odcinek podcastu Tygodnika Regionalna Polityka i Samorząd. Jak zawsze w tym samym gronie, w gronie, na które czekacie, czyli redaktor Patryk Świtek. Dzień dobry. I redaktor Michał Szczęch. Cześć. Ja się nazywam Sławek Janusz i zamierzamy dostarczyć Wam troszkę rozrywki w tym przedświątecznym czasie. W tym tygodniu skupimy się na początek na wyborach w poszczególnych gminach, bo tego nasi słuchacze oczekują, a w gminach czeka nas dużo ciekawych pojedynków. Zacząłbym od Kożuchowa, bo Patryk, zajawiłeś to nam tutaj, że to są pojedynki genialne. A zatem czego możemy spodziewać się w Kożuchowie? Byłem w ogóle dzisiaj na sesji w Kożuchowie, ostatniej chyba już w tej kadencji sesji. No, popsuł trochę nastrój pan Maciej, który tam zadawał niewygodne pytania. Maciej Sytyjewski. Tak, tak, ale no generalnie to była taka, wiecie, podniosła atmosfera, bo przyjechał Grzegorz Potęga, Grzegorz Michał, Michał Grzegorz z fotografami i z Pawłem Tonderem, dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, opowiedzieć o tym, że obwodnice będą budować tam kiedyś za ileś tam lat i w ogóle, no ale też przypiąć order, bo przypięli order panu Zdzisławowi Szukiełowiczowi, znanemu regionaliście tutaj. To jest ten, co zauważył kiedyś, że orzech smaga Maryję? Dokładnie, tak. Gałęzią, tak. Gałęzią, tak, tak, tak. No to dba o zabytki. I właśnie pan Zdzisław, no, który jest wieloletnim radnym, nie wiem, którą tam kadencję, trzecią, czwartą, już ciężko się połapać, pan Zdzisław będzie się mierzył w okręgu numer 6 z Andrzejem Markiem, słynnym kominiarzem, który już kiedyś był radnym i wszyscy mówią, że to będzie bardzo ciężki pojedynek o ten mandat i tak no, sami jesteśmy ciekawi. Nie? Jako tam... znany kożucholog, no. Czyje zwycięstwo obstawiasz? Czyje zwycięstwo obstawiam? Ciężko kominiarz to... czy ten człowiek zajmujący się przeszłością? Myślę, że możemy tu mieć niespodziankę w tym. Czyli w tym kominiarz. Okresie. Czyli, że może tu wejść Marek Kominiarz, który jest nawet jakby założycielem tego inicjatywy dla Kożuchowa, tego komitetu. Dalej, patrzcie, jest też, jesteśmy jeszcze w Kożuchowie, okręg numer 8 i tu startuje pani Halina Perdian i jedyna radna, która przywitała mnie w historii mojej z imienia i nazwiska na sesji. Dzisiaj to wspominałem. I ona kandyduje, tutaj w jej okręgu kandyduje Barbara Augustyniak, czyli nauczycielka, o której żeśmy już trochę mówili, która założyła swój własny komitet. I wszyscy mówią, że to będzie też bardzo ciekawy pojedynek, że tu będzie jej się bardzo ciężko dostać. Oprócz tego, tu jest w ogóle brawurowy, to już nawet ciężko inaczej to nazwać, bo Barbara Brzezińska, wiceprzewodnicząca Rady, będzie się mierzyła w okręgu numer 9 z kandydatką na burmistrza, czyli z Aliną Śmigiel. Tak, no i wszyscy mówią, że jak udaje się pokonać kandydatkę na burmistrza, ale dostanie to... Alina idzie do Rady Miasta? Tak, weź? Idzie do Rady, tak, i idzie, no i oprócz tego kandyduje to na... To się nieczęsto zdarza, nie? No nieczęsto, no ale tak tu jest. Szalupa ratunkowa. Akurat tak tu jest i będzie to, no, bardzo ciekawy pojedynek, tam sporo dyskutowano na jego temat. Ja się pytałem pani Barbary, co ona sądzi, bo pani Aliny nie było na sesji. No, ona nie jest radną, no to nie musiała akurat być. No i pani Basia mówiła, że się bardzo cieszy, że ma taką... no, intrygującą rywalkę, że to będzie dobry pojedynek. No ale słuchajcie jeszcze na koniec, bo tu też jest bardzo ciekawa sytuacja, bo w okręgu numer 13 będzie się mierzył Marcin Jelinek i Marlena Janicka. Marcin Jelinek, czyli niedoszły raper. No, ale ja bym to inaczej powiedział, że Marcin Jelinek to jest legenda opozycji w Kożuchowie. To jest radny, który z czwartą kadencję i przez cztery kadencje był w opozycji. On zawsze jest w opozycji. Także... No, szanowni, ja go jednak bardziej kojarzę z tym, że hip-hop nagrywał. Nagrywał, ale już nie nagrywał. W futrach coś tam. No właśnie szkoda, że nie nagrał jakiegoś, wiecie, filmiku. Znajdziemy to i wypuścimy państwu. Zobaczymy. No tak, to, bo nic nie ginie, ale Marlena, dlaczego mówię, bo Marlena Janicka to jest sołtyska ze Studzieńca i która dosyć popularna jest w Studzieńcu, bo ona to jej koło gospodyń domowych no, spotkało się koło z... gospodyń domowych? Wiejskich. Wiejskich, przepraszam, tak, spotkało się z... Panie, żebyś nie podpadł tutaj. Spotkało się z parą prezydencką, no ona gdzieś tam nawet pisaliśmy o tym, jak to wyglądały te spotkania. Ale nie z Dudami, także... tylko z Milewskimi. Nie, no z Dudami. Z Dudami, tak. Że tutaj znowu są tak, z parą prezydencką, bo to był taki wielki... I będzie to w kampanii wykorzystane? Nie wiem, nie widziałem jej ulotek, nie wiem, czy to jest ten, ale to o tym cały studzieniec wie.
Tam niewiele brakowało, żeby para prezydencka, bo jakby one zajęły pierwsze miejsce, to pierwsza dama przyjechałaby do Studzieńca. Ale to by była wtedy historia niesamowita. Oni mieli, no, nie mieli takiej porządnej świetlicy tam w Studzieńcu, nie? Nawet nie mieliby dzień. Zamku by chyba w Kożuchowie. Chyba wtedy by Studzieniec przenieśli do tego, do Kożuchowa. Do Kożuchowa na jeden dzień. Tak, ale jest to bardzo ciekawy pojedynek i ja się pytałem o niego, jak Marcin Jelinek do tego pojedynku się przymierza, no mówi, będzie co będzie. Jeżeli wygra, no to no co? To ciekawa odpowiedź, będzie co będzie. Trzeba będzie się pogodzić z tym, nie? Że po tylu latach, po tylu kadencjach, no trzeba będzie zejść ze sceny. Anita Lipińska kiedyś napisała tę piosenkę, panie Marcinie, wszystko się może zdarzyć. Tak. Z Kożuchowa przenosimy się do Siedliska, teraz zaktywizujemy Michała. Michał, wiem, że prześledziłeś też listy do rady w gminie Siedlisko i tam też jest, rodzinnie też jest ciekawie, matki, żony i kochanki. Tak, pojedynków ciekawych może nie znalazłem, ale znalazłem taką ciekawostkę, że radna Bronisława Pawlak, która już... Pawlaczka, Pawla, no tak nazywają, mówią Pawlaczka tak na panią Bronisławę, zasłynęła tym tak, że za darmo jeździła busem służącym do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami. Kto no, zabroni bogatemu. Tak, nie wystartuje już w wyborach, nie startuje w tych wyborach, wycofała się, była tam dosyć często krytykowana przez opozycję, ale no, lud Pawlaków, tak na to wygląda, chce chyba opanować Radę Gminy, ponieważ do rady startują dwie córki pani Bronisławy Pawlak, czyli pani Iwona i pani Agnieszka. Jakby tego było mało, to jeszcze do rady gminy startuje pani Marta, która jest żoną wnuka pani Pawlak, czyli żoną wnuka pani Pawlak, czyli syna pani Iwony. Czyli ta pani Pawlaczka taka samorządowa ośmiornica, dużo tych mocy. No co w rodzinie to nie zginie. I jeszcze siostra tej pani Marty, czyli wnuczki, żony wnuka pani Pawlak, też startuje, pani Patrycja. Tylko, że tu jest o tyle ciekawa rzecz, że Iwona i Agnieszka, czyli córki pani Pawlak, idą z komitetu wójta Dariusza Strausa, kandydata na wójta, tak? A pani Marta, czyli żona wnuka pani Pawlak, idzie z komitetu Daniela Kołtuna. Przepraszam, wtrącę się na chwilkę. Musicie państwo wiedzieć, że Michał ma to rozrysowane. Tak? Bo to naprawdę ciężko pojąć. Jeżeli ktoś nie zrozumiał, o co chodzi, wy możecie sobie teraz cofać tam na YouTube. Możecie dzwonić do redakcji, będziemy... Ale Michał ma te drzewo genealogiczne rodziny Pawlaków rozrysowane. Co jeszcze w Siedlisku ciekawego? No to ja... to tak nie wiem, czy możemy chyba o tym powiedzieć. Poplotkować. Tak, poplotkować to. Bardzo chętnie. Anonimowo, tak? Może tutaj, że jest taki kandydat, który w Siedlisku będą wiedzieć. Kandyduje do rady. No i tak jakby chyba zgodził się kandydować z komitetu wójta Dariusza Strausa, no ale okazało się, że żona i córka, no niekoniecznie, bo okazało się, że prawdopodobnie one są za Danielem Kołtunem i pobiegły do jednej radnej i zapytały, czy można to jeszcze kandydaturę ich męża, ojca wycofać, bo one nie chcą. Stary zdurniał. No stary zdurniał i one chcą na Kołtuna, a on idzie z komitetu Strausa do rady. No, no ale nie wiem, chyba nie można wycofać, więc... Ale to się zdarza, że w rodzinie przecież nie musi być zgodności, nie? No u mnie w rodzinie nigdy nie było zgodności. No właśnie. Przy świątecznym stole... Ile partii politycznych, tyle. Tak jak i u pani Pawlak, nie? Też jakby jedni idą z tej strony, drudzy z tej, więc to jest ciekawe. A też jakby, jeśli chodzi o plotki, to w Siedlisku, to takie krążą plotki, że Daniel Kołtun, który startuje na wójta, jeśli wygra, to tak, zlikwiduje szkołę w Bielawach. O. To tak, to pozwalnia wszystkich pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych gminie. To obetnie dotacje dla piłkarzy, więc samo zło. Ale co jest ciekawe, to ja pamiętam wybory sprzed, i kampanię sprzed 5 lat, jak Agnieszka Adamów-Czajkowska startowała i było to samo mówione. To samo. Że to samo zło. Mało tego... Czyli sprawdzone metody. Tak, a mało tego od ludzi wiem, że jak Paweł Pazdrowski w 2006 roku startował, to też to było mówione, też było tak straszeni byli ludzie, że właśnie jak wybiorą Pazdrowskiego, to tak się to skończy. A w drugą stronę jeszcze są plotki, że wójt Darek, jeśli teraz zostanie wójtem, to i jeśli wygra wybory, jego syn się wybiera na studia. I po to, żeby po ojcu za 5 lat przejąć wójtowanie... Ale przecież szkoły na wójta nie ma. No tak wójt mówił, no wójt Dariusz, ale nie, no ponoć ma być przedłużona monarchia Strausów. I to jest ta plotka w drugą stronę, która dotyczy jakby wójta, nie? I teraz jeszcze mam jedno, ciekawostkę mam jeszcze z Siedliska. To może wy mi odpowiecie, ja zadam pytanie. Dawaj, no. Quiz. Tak.
bo Daniel Kołtun wytknął Dariuszowi Straussowi, zapytał go o to, dlaczego mówi, że w gminie Siedlisko jest tak cudownie, że wszyscy zazdroszczą miasta, zazdroszczą tej gminie, tak? Skoro gmina Siedlisko jest zawsze najniżej, prawie że najniżej w rankingach, prawie że na ostatnim miejscu wśród lubuskich gmin. Zapytał o to Daniel Kołtun Dariusza Straussa i wiecie, co Dariusz Strauss odpowiedział? Między innymi, jaki powód podał? A mamy ABC, czy nie? Nie, musicie zgadnąć. Nie musimy zgadnąć. Skorzystałbym z pomidora, którego w okresie przedświątecznym nazwiemy piłatem. Umywacie ręce, Patek, to umywasz ręce? Tak. To ja wam powiem, że wójt powiedział, że winne są między innymi dzieci, bo źle się uczą. No i o to. Dzieci w siedlisku źle się uczą i dlatego siedlisko jest, jakie jest. No dobra, Dariusz Strauss, nie mylić ze Straussem, takie ma odpowiedzi na trudne pytania. Z siedliska przenosimy się do gminy wiejskiej, Patryku, bo tam też szykuje się kilka ciekawych pojedynków i coś, co nazwałeś wielkim rewanżem. Tak, mamy tu rewanż. Piękny, wielki rewanż, bo w okręgu numer 5, to jest Przyborów, ponownie zmierzą się ze sobą Robert Majewski, obecny radny, od pani wójt Bojko, wierny jej tam przyboczny, i Ireneusz Getz. I dlaczego to jest takie interesujące? Ireneusz Beton Getz tam. Interesujące, tak. Dlaczego to jest takie interesujące starcie? Bo w poprzednich wyborach oni mieli remis. I to, że Robert Majewski jest radnym, to tylko dlatego, że miał więcej szczęścia w losowaniu. Tak? Więc on nie wygrał tych wyborów. Tak? A szczęście, jak wiadomo, sprzyja lepszym. Tak, albo dokładnie. Głupi ma zawsze szczęście. Tak. Można sobie wybrać. No i mają ten wielki rewanż. Zobaczymy, jak się teraz to rozwinie. No, pan Majewski startuje chyba z lepszej pozycji, no bo przez 5 lat mógł się trochę wykazać. Teraz nawet w ostatnich wieściach gminnych wójt dziękuje mu, czy tam gmina dziękuje mu za usługi elektryczne, które chyba bezpłatnie gminie na swoje usługi tam dawał, bo gmina nie może go jako radnego z nim umowy zawierać. To jest podziękowanie za takie charytatywną czyli pracę. Czyli społecznie? Nie? Społecznie tak. Chyba służył tutaj, elektrykę robił w świetlicy. No, to także super. To się ceni, no. No super radny, no i także no bardzo, bardzo. A pan Bugaj obok tutaj w gazetce, bo mam przed oczami, odrestaurował jajo. Także dziękujemy, że odrestaurował pan jajo. Też tak pod Wielkanoc. Fajnie. Bardzo ciekawie będzie też w okręgu numer 15, to jest Wrociszów, bo tu będzie aż troje kandydatów. I to jest jedyny taki okręg, że będzie aż tylu kandydatów do wyboru dla mieszkańców, ponieważ zwykle jest tak, swój komitet wystawiła wójt, swój komitet wystawiła Monika Ostrowska, i mów po jednym kandydacie wszędzie, nie ma trzeciego komitetu, ale tu Beata Boś stworzyła własny komitet i ona idzie z niego, sołtyska i radna. No jest jednoosobowym komitetem. Jednoosobowo, tak, idzie i walczy o ten mandat, walczy z Hubertem Fitznerem, czyli synem Roberta Fitznera. Kuzyna Przemysława Fitznera. Trzeba rysować, proszę Państwa, rysujcie. Kolejne drzewo generowiczne. Dokładnie. I z Marcinem Majkrzakiem, to tam członek Rady Sołeckiej, aktywny internauta i tak dalej. Także będzie też tam wesoło i ciekawie. Kogo obstawiasz? Tak dziennikarsko dopytam, z ciekawości w tym pojedynku. Myślę, że pani Boś nie jest bez szans. Sołtyska. Kibicuję, jak sama swój komitet zakłada, to jest, ja to szanuję. Tak, ona wszystko jakby... Niezależna. Ona tak wszystko przeciwko niej w tych wyborach. Noga się złamała. Wójt ją zdradziła. Tak, ona jest taka a mimo to znalazła w sobie tyle energii i woli walki, że się nie poddała jeszcze... A co gorsze, złamana noga czy zdrada pani wójt? Nie wiem. To musimy panią boli. Co bardziej boli? Można powiedzieć, że ma złamane i serce, i nogę, także wiesz, nie wiadomo co tam, nie? Dobra, i tu jeszcze dosyć ciekawie wszyscy mówią, że będzie w okręgu numer 6, bo tu przewodniczący Kołpaczek startuje z Lubowska, Kaja? Tak, chyba tak. I ta Kaja to jest jakaś taka młoda dziewczyna aktywna, która tam gdzieś na Wośpie się już pokazywała, prowadziła, także no, ludzie mówią, że to może być wyrównany pojedynek, zwłaszcza, że no, nie wiadomo, czy tak ten przewodniczący się spodoba, nie? Wszystkim, nie? Czy tak on tam różnie prowadził te swoje sesje. No i okręg numer 9. Mhm. Tu Monika Ostrowska, kandydatka na wójta, będzie się mierzyła z sołtysem, z Wojciechem Sośnickim, no, który tam kandyduje od wójt. Także będzie to też bardzo, bardzo intrygująca
historia, kto tutaj wygra. No chyba, że pani Jastrowska zostanie wójtem, no to już wtedy mniejsza o to. Tyle o gminie wiejskiej Nowa Sól w kontekście wyborów do Rady Gminy. A teraz Nowe Miasteczko, bo w Nowym Miasteczku mieliśmy do czynienia z epokowym wydarzeniem. Michał, byłeś na miejscu, widziałeś, obserwowałeś, jak wrażenia? No to przede wszystkim Nowe Miasteczko, Nowe Ciasteczko. No. Bo jak dobry ryb. Tak, jeździłem do Nowego Miasteczka na sesję, no to tam zawsze był poczęstunek. No i ten poczęstunek składał się z kokosanek, słuchaj, z kruchych ciastek i z takich waflowych trójkątów. Czyli bida. Nie, no było smaczne, no ale tak, no porównując do tego, co było teraz. Teraz było jak na weselisku. Teraz były selniki, selniki wiedeńskie, selniki z brzoskwiniami, był cytrynowiec, było marchewkowe z kremem, więc trochę tych ciast było. I ta zmiana nie była przypadkowa, bo i sesja była nadzwyczajna. Ale się głodny zrobiłem teraz. Sesja miała nadzwyczajny charakter, nadzwyczajny przebieg. Ponieważ po pierwsze odznaczano nowych honorowych mieszkańców, ale show dała też pani burmistrz. Bo pani burmistrz zrobiła sobie trochę taką jakby, no niby to było podsumowanie kadencji, ale też trochę taka kampania chyba, że patrzcie co zrobiłam, co osiągnęłam. No nie chyba, na pewno. Nie było nigdy zaproszeń na sesję dla mieszkańców, bo tutaj zaproszenia poszły, żeby ludzie przyszli, no i przyszli ci ludzie, był taki jakiś tam mały tłum, przyszły koła gospodyń, ktoś miał przyszli sołtysi, no tam jedli. Wyglądały smacznie, ale my tam mamy zasadę, prawda, że nie jemy. Patryk nie ma tej zasady, on nie ma, ja nie jem. Ja też raz zjadłem orzeszki i będziecie mi to wypominać, raz orzeszki zjadłem na powiecie. No ale... Za pieniądze podatnika. Człowiek. No właśnie, tak zawsze powtarzam, że to jest za pieniądze podatników, nie będę obiadał. Ale przepraszam, bo tak, przyznam się, ostatnio jadłem kawałek torta na sesji w gminie wiejskiej. I nie zatruli cię, bo jesteś... Ale sami mi przynieśli ten tort, ja po niego nie poszedłem. A pamiętam, że się bałeś, że zatruty, ale żyjesz, nic ci nie było, więc wszystko dobrze. No obok mnie siedział Przemek Kwicner i on jadł swój kawałek, nie zamienialiśmy się i zapewniał mnie, że on zjadł, że nic mi nie będzie. No faktycznie, zaufałem mu, nic mi nie było. Razie. Ale w Nowym Miasteczku, wracając do Nowego Miasteczka, to taka ciekawa rzecz się wydarzyła, ponieważ pani burmistrz wręczała wszystkim radnym na odchodne, na koniec kadencji prezenty i wręczyła też Pawłowi Kozłowskiemu. A Paweł Kozłowski to jest rywal pani burmistrz w wyborach, no i raczej się nie kochają, no, krytykuje jedno drugie i doszło do pocałunku. Ponieważ no, jak każdy się całował z panią burmistrz, to i Paweł... Z misiem czy bez misia? Paweł Kozło był miś, taki czuły miś. Ale był. W policzki pocałunek taki. No, nie psuj nastroju. No był pocałunek, był dwa pocałunki. Paweł Kozłowski chciał trzy, a pani burmistrz pozwoliła na dwa. Tak się nie dograli, się nie zgrali. Za pierwszym razem. No, no ale no, w policzki, tak prawy, lewy. Ale no jednak pocałunek to pocałunek. No tak. I ludzie już od razu powiedzieli, że to będzie słynny pocałunek. Jak ja tam się zaparatem zaczaiłem, to wszyscy komentowali, że to będzie już takie wiekopomne, że to już zostanie dla pokoleń, nie? Że tutaj się jakby tak takie czułości. W wielkanocnym klimacie zostając, to taki pocałunek Judasza tylko. Kto jest Judaszem? Kto jest Judaszem? Ale na przykład u wójt Bojko na sesji były też wręczane takie tam pożegnalne... A całowali się? I nie całowali się, no, ale podawali sobie rękę. Ja się akurat wtedy czaiłem na inne zdjęcie, bo Monika Ostrowska musiała podać rękę pani Bojko i sobie podały, ale nie spojrzały sobie w oczy, to po prostu trzeba ale było to... To i tak fajnie, że sobie podały, bo są ludzie, którzy nie podają ręki. Kto to jest na przykład? No Jacenty. Jacenty nie podaje. Jacenty prezydent Milewski. Tak, to świadczy. Miłościwie nam panujący, miejmy nadzieję, do 7 kwietnia. Że widzicie, dwie kobiety, które tak się nienawidzą, bo to jest chyba adekwatne słowo, potrafią sobie podać rękę, nie? A tu... No ale to wiecie, gdyby sobie nie podały tej ręki, tam w gminie wiejskiej to jest to tak, do sądu by ktoś poszedł. Nie, no w gminie wiejskiej jest tak, że na sesjach, że jak wszystko musi być dla opinii takich, wiesz, obserwatorów, że wszystko jest ładnie, pięknie. Wszyscy na pokaz. Wszyscy podają sobie ręce, uśmiechają się, dlatego wiesz, nikt tego nie mógł tam zerwać, nie? No to wtedy byłby skandal wielki, nie? Ale też jest chyba jakaś coś takiego jak kultura osobista po prostu, nie? Tak samo pocałunki, no ale tutaj rzeczywiście w Nowym Miasteczku było dużo czułości, było dużo przytulania, pocałunków, nawet łzy wzruszenia. Więc no, tak to było w Nowym Miasteczku. Czyli nie ma, że się nie dzieje w Nowym Miasteczku, w Nowym Miasteczku się dzieje. Pani burmistrz wymieniała inwestycje, które zrobiła przez 20 minut. Aha, czyli się dzieje. Coś dobra, się dzieje. My teraz przeniesiemy się z Nowego Miasteczka do Otynia, bo w Otyniu pojawiła się gazetka, ulotka,
czasopismo zachwalające i promujące komitet pani Smolicz, tak? Tak jest. No. Panowie, co możemy powiedzieć o tym wydawnictwie? Patryk, ty je widziałeś, prześledziłeś? Widziałem, prześledziłem, przeczytałem. Jest wywiad, znaczy zaraz, bo powiedziałeś, że to jest gazetka, która promuje panią Smolicz. No, no nie do końca. Bo to jest, gazetka się nazywa Z życia gminy Otyn. A kto jest na zdjęciu? Na zdjęciu jest, owszem, pani Smolicz, ale jak już jej radni, ale jak już wejdziesz do środka tej gazetki... To jest pani Wróblewska. To jest Platforma. Nie, to jest wywiad z panią Smolicz, jest wywiad z panią Smolicz, ale później jest wywiad z panią Gramzą, tak, która kandyduje przecież do powiatu. Z Koalicji Obywatelskiej. Jest wywiad z Grzesiem Potęgą. Który kandyduje, Traktujmy poważny szlachcica. Do sejmiku. Jest też trochę o rekultywacji. I tu więcej... Ale w Bobrownikach to, żeby... W Bobrownikach. I tu najwięcej jest o panu Kowalewiczu radnym. Więc to jest taka gazetka... Ale większość to są kandydaci jednak pani Smolicz do rady, nie? No tak, tak, no, owszem, tak. A kto jest mecenas? To jest mecenasem tego, co... To ufundował. Chyba z własnych kieszeni, co? Chyba tak, ale redaktorem naczelnym jest Radosław Sujak, o którym Michał pisał. Znany propagandysta w województwie lubuskim, bo robi propagandę dla Urzędu Marszałkowskiego, przynajmniej robił, prawda? No ja słyszałem, że on też odpowiadał za kampanię Marcina Pabierowskiego do Zielonej Góry, ale chyba odpowiadał, bo coś chodziły plotki, że... Że chyba pan Marcin jednak sam spróbuje. Ale dobra. Jak był wiceprezydentem Gorzowa. Kandydował też o ile ja pamiętam, kandydował z list Platformy albo do sejmiku, albo do powiatu. A teraz kandyduje do Krasnoodrzańskiego, do Rady Miasta. Ale żeby coś merytorycznego z tego wyciągnąć, coś ciekawego z tej gazety. Merytorycznie. Tak, merytorycznie. Bo ciastka było merytorycznie. Zdawać takie ciasta? Tak. Nie, ale nie mały ta nasza koleżanka z pracy pomogła rozwikłać. Co to za ciasto? Co to za ciasto? Ja miałem problem. No. Dobra, bo znowu będę głodny. Dobra, słuchajcie. To w wywiadzie z Grzegorzem Potęgą jest taki fragment. On bardzo dużo opowiada o tym swoim filmiku, który nagrał ten słynny właśnie Grzegorz Michał. W takim kontekście, bo on był w TVN-ie ten filmik. Fragment jego. Dlatego, że był taki zabawny, tak? Zabawny i poszedł do TVN-u, także Grzegorz tam opowiadał. Ale to przez zabawność czy przez merytorykę? Przez zabawność. Ale nie wyśmiali go w TVN-ie, tylko jako ciekawostkę taką, nie? Przedstawili. Ale i on bardzo dużo o tym filmiku opowiada, ale jest taki fragment, w którym on opowiada o tej kadencji, która minęła. I że to była taka kadencja, w której tam się bronili przed różnymi atakami i opowiedział coś takiego w wywiadzie, że on również dostawał propozycję odejścia z Platformy i przejścia do innej formacji. Kto go namawiał? Janusz Kubicki. No. Potęgę? No, podobno Janusz Kubicki go namawiał. Znaczy, rozgrywający. On tego nie mówi jak tutaj w tym, Janusz. Ale ja słyszałem, że to Kubicki właśnie go zaprosił na spotkanie. Chyba nawet na samym początku od razu mu proponował, żeby gdzieś tam no, w kolaborację jakąś wszedł z nim. I Grzegorz się nie złamał i został wierny w Platformie. No i dzięki temu nadal dzisiaj jest. Honor szlachcica. Nadal dzisiaj jest bardzo tak. Wysoko. Nadal jest. I teraz tak. Wywiad z panią Gramzą, dobra, pominę, bo tam nie było aż nic takiego no, krwistego, ale muszę wam powiedzieć, że jedyne co zapamiętałem, to wywiad właśnie z panią kandydatką na burmistrzynię. Na burmistrzynię, tak, z panią Smolicz. I patrzcie, jaki ona tu ma fragment. To jest taki fragment, który powiem wam, że gdyby nie było wpisane, że pani burmistrz Wróblewska, nie zaczynało się od tego, to pasowałby do bardzo wielu osób. Posłuchajcie, jak on brzmi. Pani burmistrz Wróblewska, to zapominamy. Zawsze chciała mieć nad wszystkim kontrolę i władzę. Tak. Teraz słuchajcie, pięknie się uśmiecha. Widzę Bojko. I pozuje do zdjęć. Zwłaszcza z osobami starszymi, dziećmi. Bojko. Bo takie zdjęcia są chwytliwe. Bojko. Ja nie tylko, bo ja wiem, na przykład jakby tu na męski ten zmienić. Dużo było tu takich tych, no. Kto się pięknie uśmiecha z dziećmi i ze wszystkimi starcami sobie robi zdjęcia? Pan Milewski. No na przykład, no tak. Te pierwsze fragmenty, które są odnośnie pani Wróblewskiej, no pasowałyby, myślę, że do wielu tutaj włodarzy. Takie dosyć mocne słowa, no ale wiecie, tam się toczy walka jednak o bycie burmistrzynią, to noszenie tej biżuterii takiej, jak łańcuchów. W ogóle pani Smolicz w tym jakby wywiadzie dementuje, że kiedykolwiek były koleżankami. Pani Wróblewska i ona. Bo to tak
tak się mówiło w Otyniu, że to są koleżanki, a ona to dementuje, że one nigdy nie były koleżanki. Pytanie, jak definiować słowo koleżanka, no bo to nie przyjaciółka, koleżanka. W jednym komitecie można być i być wtedy koleżankami z komitetu, a były w jednym komitecie, bo razem szły w wyborach 5 lat temu, tak? Więc jakby... Tutaj chcę podkreślić, mówi pani Smolicz, że nie znałam jej wcześniej i nigdy nie była moją koleżanką, jak niektórzy twierdzą. A ja wam powiem taką ciekawą rzecz, co zaobserwowałem niedawno na spotkaniu z mieszkańcami, że pani Smolicz siedziała jako przewodnicząca rady w takim honorowym miejscu, dyskutując na sali obrad z mieszkańcami, a pani burmistrz siadła po drugiej stronie sali. No ale jak zobaczyła, że toczy się dyskusja, to postanowiła też pójść tam na to honorowe miejsce, ale nie chciała usiąść przy pani Smolicz, więc powiedziała do pani Haliny, pani sekretarz gminy, posuń się. I pani Halina się musiała przesunąć w stronę pani Smolicz, a pani burmistrz Wybleska zajęła jej miejsce. I teraz patrzcie, przepędziła. I jest fragment odnośnie tych pocałunków, o których myśmy rozmawiali. Bo często jest tak na sesjach, zwłaszcza jakby ktoś przyszedł na sesję w gminie Nowa Sól i zobaczył, że jak przychodzi pani sekretarz Owczarek, radna, to wszystkie panie z rady, no większość, podchodzi do niej, całują się i tak dalej, się witają. I teraz słuchajcie, to jest taki sam fragment o tym całowaniu, który pani Smolicz mówi o pani Wróblewskiej. Zachowanie pani burmistrz mogłoby sugerować, że tak jest, ale ona zawsze wita się całując i szczerze uśmiechając, kiedy ludzie patrzą. Aha. Czyli wszystko jest takie, wiecie, no może na pokaz, na pokaz, nie? I być może faktycznie te takie pocałunki na pokaz, te takie serdeczności, to jest wszystko takie tylko, wiecie, żeby ludzie widzieli. A co w Kolsku, Patryku? Mamy jakieś nowości? W Kolsku mamy no, wieść niedobrą, no bo zmarła mama pani Iwony Brzozowskiej, szczere kondolencje. Tam chyba na jakiś czas kampania pani Brzozowskiej przystanęła, bo ona... Dwa spotkania odwołała z mieszkańcami, tak, ale trwa tam kampania w najlepsze. Ja słyszałem nawet taką informację, że Paweł Zapeński musi gdzieś, jego billboardy stały na pasie drogowym powiatowej drogi. No i ktoś tam uprzejmie doniósł w związku z tym i musi je przenieść. Tymczasem gdzieś Iwony Brzozowskiej billboardy jest tak, się ludzie zastanawiają, bo w remizie jakieś wiszą, na jakiejś remizie i też się zastanawiałem, czy to było zgodne, czy niezgodne, nie? Wiecie, bo oni jakby, ja widziałem, jak oni przyjeżdżają, jak jest jakiś donos, jadą i oni normalnie wyciągają miarkę, mierzą odległość, robią zdjęcia, to tak wygląda. To, że ta, w zależności kto jest zarządcą, nie? Tego pasa. No. Także trwa tam kampania, za jakiś czas możemy się spodziewać na dniach nawet filmu, w którym pani Joanna Senyszyn, ta słynna Joanna Senyszyn, nagrała film, w którym popiera Pawła Zapeńskiego. Myślisz, że to będzie miało duży wpływ? Game changer. Myślisz, że to jest taki już... Nie wiem, bo słyszałem... As z rękawa wyciągnięty. Słyszałem taką informację, że jak Paweł Zapeński powiedział, że będzie zapraszał różnych polityków do gminy na spotkania, ale nie tych z PiS-u, no to część mieszkańców Konotopu stwierdziła, że no to w takim razie już krzyżyk na Pawle stawiają, że nikt z PiS-u powiedział, że z PiS-u absolutnie nie. Z PiS-em nie będzie, więc trochę tam chyba stracił akurat tych, którzy popierają PiS, a no Iwona Brzozowska chyba tam nie ma problemu z kandydatami PiS-u, czy tam z ludźmi z PiS-u, więc... Z kaczystami. Tak, tak. Więc... Nigdy nie miała problemu z kaczystami pani Iwona Brzozowska. Dobra, zamykamy temat naszych gminnych rad i przechodzimy do drugiej części naszej dzisiejszej audycji, czyli do filmików kandydatów na burmistrzów i wójtów. Wymyśliliśmy sobie taką konwencję przyznawania Oscarów i Złotych Malin i chciałbym zacząć od Kożuchowa znowu, bo tutaj pojawiły się dwa filmiki. Filmik Pawła Jagaska oraz filmik pani Aliny Śmigiel. W zasadzie to trzy filmiki pani Śmigiel. Bo pani Śmigiel dwa zrobiła, tak? Trzy zrobiła. Mi się wydaje, że dwa zrobiła. Ale... W każdym razie więcej niż jeden. Nie, bo wy mylicie, bo na początku zrobiła ten, co czyta z kartki, a później co kolejne ją, dwa. Co ją za to połączyliśmy. Znaczy mówię, no dwa nowe, tak? Dwa nowe okay. Zrobiła. Jak oceniacie ten pojedynek na filmiki? Pojedynek Pawła Jagaska z Aliną Śmigiel z ostatniego tygodnia. Ja umywam ręce.
Piłatujesz? Ja nie piłatuję. Dla mnie tutaj ja uważam, że o ile Paweł Jagasek nie wziął sobie do serca naszej krytyki i naszych rad z poprzednich podcastów, że te jego filmiki są za bardzo takie, w swojej wymowie takie może i nawet kościelne, tak to nazwaliśmy, ten ton głosu. No tak. Tak właśnie. To pani Śmigiel, o ile była, miała beznadziejny ten pierwszy filmik, to te następne są fajne. Ale może tak właśnie miało być. Tak nisko sobie poprzeczkę na początku. Żeby było tylko lepiej. Że następne musiały być. Dobrze, no opowiedzmy o tych filmikach pani Aliny, tak. Żeby ludzie wiedzieli, o czym mówimy. No bo... Ja się boję, bo ja tam muszę użyć słowa horror. Bo... Już użyłeś. Bo muzyczka z horroru tam była puszczona taka jakby. Taki mroczny... Wątek śmierci jest nawet. Wątek śmierci jest. Jest mroczny taki jakby światło. I pani Alina stoi na tym mrocznym rynku w Kożuchowie. No i tam krytykuje, że... Którym tak zamiera życie, że umarł nawet zakład pogrzebowy. Wszystko jest pozamykane. Ale nie spoilerujmy. Nie, no wszystko jest pozamykane, nawet zakład pogrzebowy się zamknął, a otwarte są jest... parkometry, tak? Czy tak. Parkomaty. I jest muzyczka taka charakterystyczna, więc za dźwięk tutaj też no, wyszło. A drugi filmik pani Aliny Śmigiel? No trybuny. Trybuny na stadionie. Tak, no. Pani Alina Śmigiel, no, musimy opowiedzieć ten filmik. Żartuję sobie, że wyremontowana jest druga trybuna stadionu w Kożuchowie i pokazuje te... Takie płyty chodnikowe chyba tam są położone, nie? No to dziadostwo, które jest faktycznie po tej stronie stadionu. Ale to jest dziadostwo, słuchajcie. No, no jest. Wygląda to źle. No. Wyśmiewa to pani Alina bardzo... I to dosłownie, bo się śmieje. Fajnie. A pan Jagasek nakręcił ponad 3-minutowy film, który jest sponsorowany, tak jak w ulicy Zamkowej, przez słówko Dbamy. Dbamy. Powiedz to 11 razy, bo 11 razy w ciągu ponad 3 minut Paweł Jagasek mówi słowo dbamy. Faktycznie ton Pawła Jagaska jest taki żywcem wyjęty z Paradyża. Seminarium, tak. Taka dynamika tego filmiku jest. W tym filmiku pojawia się też kilka bardzo trudnych słów dla zwykłego mieszkańca, czyli lapidarium. Okazuje się, że cała tak jakby kadencja, taki jest wydźwięk tego filmu, bo to większość tego filmu zajmuje właśnie lapidarium i płyty epitafialne, którymi chwali się Paweł Jagasek. Chciałem cię, Patek, właśnie zapytać, czy ty widziałeś te płyty? A jeździsz tam od dawna. Teraz na filmie widziałem. No bo to jest tak, że one się znajdują w tym lapidarium. To, gdzie się znajduje lapidarium, to też trzeba się zapytać kogoś. No bo to tak nie jest, że wchodzisz do Kożuchowa i lapidarium jest, nie? Trzeba pójść do tego lapidarium i jest. Co to jest lapidarium? No to jest takie, tam są nagrobki jakieś. Ja tam nigdy nie byłem. Stare takie płyty nagrobne z danego cmentarza zabytkowego. Ja tam nigdy nie byłem, bo to jest zamknięte na 7 spustów. Jest wielka brama. Ciebie to ciekawi, chciałbyś zobaczyć? Który, ja kiedyś o tym pisałem, ale nie mogłem tam wejść, żeby zdjęcia zrobić. Jak napisałeś, jak nie widziałeś? No tam jakieś zdjęcia dostałem. No, generalnie, że tam wejść, to trzeba od Zdzisława Szukiewicza klucz dostać, czy z nim tam pójść. Tam nikt samemu nie może wejść tego obejrzeć. Przy tym jest mur, który pochyla się, o który była zadyma, ale ma być podobno rozebrany. No cuda po prostu. Także to lapidarium jest za murem. Jego z ulicy nie widać i tych tablic też nikt tak nie zobaczy, nie, żeby sobie powiedzieć. Czyli wizytówka miasta. No ja nie widziałem tego, tak na żywo. Okay. Nie? No, nie udało mi się. Lapidarium trudne słowo, ale widzę jeszcze w gazetce pani wójt pojawia się słowo linarium. Ale nie oceniliśmy filmów. Kto dostaje Oscara, kto dostaje... Zaraz oceniam, ale wiecie co to jest linarium? Zakrywasz obrazek. Zakrywam Małpigaj. Małpigaj to jest linarium. Czyli w siedlisku powstanie nie Małpigaj, tylko linarium. Linarium. Obok lapidarium? Nie. Obok lapidarium nie będzie. Dobrze. Dla kogo Oscar, dla kogo Malina? Za no tym razem Oscar dla pani Aliny, złota Malina dla, niestety, dla Jagaska. No to dla mnie to jest tak, no trudno, trudno mi się nie zgodzić. Bo przyznam się, że pani Alina... I za reżyserię, i za dźwięk, i za obraz, i za humor. Za humor, tak. Za wszystko no, tutaj. No. No, żeśmy na samym początku trochę krytykowali panią Malinę za te pierwsze filmiki. Ten kolejna filmik, skuteczna interwencja. Który moim zdaniem jest w ogóle moim ulubionym filmikiem na tych wyborach. Ale... Krótkie teksty, łatwe do zapamiętania. Tak, widać, dało się to zrobić. Udało, no. Dobra, druga gmina, w której też mieliśmy dwa filmiki. Film pani Ostrowskiej kontra film, chciałbym powiedzieć, pani Bojko, ale to jest film gminy.
kolejny, 15-minutowy. To ja tu zgłaszam Piłata i umywam ręce. Właśnie pani Bojko nie nagrała żadnego filmu. Ja nie widziałem. Gmina nagrała. Ja nie widziałem. Za unijne pieniądze. No tak, dlatego ja nie widziałem jej jeszcze w takiej roli, żeby ona gdzieś tam przemawiała, mówiła, prezentowała cokolwiek. Może gdzieś to jest, ja nie wiem, bo ja też nie zauważyłem, żeby komitet jej miał jakąś stworzoną stronę czy cokolwiek. No tak, a pani Ostrowska wypuściła swój film, nagrywany z drona, gdzieś kogoś tam wynajęto, żeby to zrobić. Dosyć taki sprawny, szybki, no poprawnie zrobiony. Tylko ona tam ma głos, radnych prezentuje, ale podpytywałem ten komitet i będą następne filmiki, w których już będą radni mieli głos i oni będą trochę opowiadać, czyli będą takie krótkie też filmiki, w którym będą się prezentować i coś tam o gminie mówić, nie? Także to ciężko pani Bojko tutaj jakąś nagrodę przyznać, czy cokolwiek. Ja się nie zgadzam do końca, jednak muszę się wtrącić, bo jednak jeżeli mamy wybory i w tym czasie, w czasie kampanii akurat, nie pół roku temu, w czasie kampanii pojawia się film promujący osiągnięcia gminy, że tu jest super, że tu jest jak w raju, tak, że jest najlepsze miejsce do życia i to jest za publiczne pieniądze robione akurat w kampanii wyborczej, a wiadomo czyje to, kto rządzi, tak? To jest to w jakiś sposób jednak takie drugie dno tego filmiku, to jest jednak jakaś autopromocja. No ale to Michał to jest... No jest. Czubek góry robią, lodowej. Okej, no ale tak robią wierzchołek. Jeżeli mamy sesję, tak? Jeżeli ktoś na sesji robi takie podsumowanie kadencji i się chwali wszystkim, co można, to nie on powinien wynająć salę i zrobić spotkanie z mieszkańcami, a nie chwalić się na sesji. No to, ja uważam, że to jest nie w porządku. To wieści gminne, wydawane za publiczne pieniądze, tak. które powinny oczywiście tak nie powinno co być. Kilka miesięcy, tak. Akurat pojawiły się w lutym, a teraz w marcu. Czyli widzisz, już w miesięcznik przeszło. No i to już jest właśnie... No i tak piękna gmina, że czas płynie szybciej. No w raju ponoć tam się żyje. Dobra, w tym starciu tak, faktycznie stawiam też na filmik pani Ostrowskiej, tylko mam jedną uwagę, bo faktycznie pani Ostrowska dobrze odnajduje się w tym takim tonie wyliczania błędów pani Izabeli Bojko. Tego uśmiechu troszkę tam brakuje. Ciekaw jestem, jak zaprezentuje swój program, tak? Jak będzie chciała przekonać do siebie ludzi w tym takim kontencie pozytywnym. Bo tego mi tak jakby brakło w tym filmiku. A to nie wiem, czy taki filmik będzie, ale ona tam prezentuje swój program w internecie. Na razie tam piszą, ale on jest taki, powiem wam, brakuje słowa, jakiś fantazyjny, może nie wiem, jak to taki, ale tam jest mowa o, na grubo w sensie. O lodowisku. O to, że żużlowy. A stadion żużlowy właśnie kto? Ten? Tak, ale ostatnio obserwatorium astronomiczne też tam widziałem. A gdzie? Nie wiem, żeby to przecież miało. W gminie tyle gwiazd, po co obserwatorium? Dobra, gmina Siedlisko i też epokowe wydarzenie trzeba odnotować. Chyba bardziej epokowe niż obserwatorium w gminie wiejskiej. Dariusz Strauss założył Facebooka. Bo zawsze gmina Siedlisko jest troszkę jakby krok do tyłu, jeśli chodzi o wójta. Jak tu już nagrywają filmy, to wójt Dariusz Strauss odkrył Facebooka. No i programista. Tak, no to niby jest... Ja w Stanach był kiedyś, nie? Był dawno temu, no. Mówią, że końskie ogony. Ale on był w Stanach tych tutaj blisko. Nie, no wójt odkrył rzeczywiście Facebooka. I założył profil kilka dni temu na Facebooku, ale co ważne, nie można tam zamieszczać komentarzy. Udarka, nie można komentować? Nie, publicznie? Można tylko zobaczyć. Widziałem zdjęcie w tle z swojej brygady do rady. Tak. Ładne zdjęcie profilowe. Ale to mało tego, bo to on założył teraz swój prywatny Facebook, profil na Facebooku, a jakieś 2 miesiące temu Urząd Gminy założył sobie profil na Facebooku i tam też się promuje wszystkim, co można, co tam się wydarzyło w gminie przez te minione lata. Więc no, gmina rzeczywiście postęp jest technologiczny, czy jak to nazwać? Skok cywilizacyjny. Skok cywilizacyjny w Siedlisku. I zauważyłem wśród znajomych sporo osób przyjętych zostało z tak zwanej opozycji na profil wójta, więc to też ciekawe. No bo wójt się dopiero uczy. Nie wie, że może już przyjmować albo odrzucić. No to także to tyle tam, jeśli chodzi o ten profil, można powiedzieć na razie chyba. Dobra, Bytom Odrzański, Rafał Choszowski wieszał banery, napisał, że tłuste koty śpią. Rafał Choszowski ma pretensje. O, do kogo? Do nas. Że jak apelowaliśmy o to, żeby w Bytomie Odrzańskim nie było plebiscytu, to tak on się zgłosił na tego burmistrza i teraz nie mówimy o tym Bytomie Odrzańskim. On by chciał, żeby mówić więcej o nim. Bardzo proszę, Patryku, zareklamuj kandydata Rafała w 7 słowach. Czemu ja? Co to na mnie? Cześć, bo już wykorzystałeś Piłata. To już 7 słów. Już wykorzystałeś Piłata, dlatego.
Ja nie znam pana Choszowskiego zbyt dobrze, więc nie jestem w stanie go zareklamować. Zresztą dlaczego miałbym reklamować któregoś z kandydatów? To jest odpowiedź. W sensie to jest obojętne, kto tam będzie burmistrzem. No ale pan Choszowski to jest człowiek, który z niejedną gminą ma do czynienia, tak? Bo gdzieś pole namiotowe w Kolsku słyszałem. Że tam dzierżawić ma, czy dzierżawić? Z panią Wojtasik też próbował dobić jakiegoś targu. Tam, no też gastronomią się zajmować. Znaczy ja go kojarzę, że to jest człowiek lewicy. Nie wiem, czy dobrze, czy źle, ale tak. Kojarzę, że to jest jakby człowiek lewicy. Nie wiem, czy on ma lewicowe poglądy, a jeśli ma te lewicowe poglądy, to jak mocno lewicowe one są. Nie mam pojęcia, no bo ja tak właśnie mocno nie obserwuję. No, zaangażował się w walkę o drzewa swego czasu, jak tam inwestycje burmistrz planował, to mieszkańcy bronili drzew, żeby nie wycinać. To się zaangażował, efekt tej walki był taki, że po prostu drzewa wyjęto z korzeniami i przeniesiono do miejscowości obok i te drzewa zaczęły później więdnąć. Ale gdzieś tam się angażował w takie społeczne akcje. Krytykował burmistrza za to, że basen jest taki zaniedbany, że nic tam się nie dzieje, że rynek jest betonowany. I co można powiedzieć? No fajnie, że startuje i już, no to im więcej osób startuje, tym lepiej. No i tyle, no co my mamy powiedzieć więcej? A kandydat marynarz zawinął już do portu? Czy dalej pływa? Nie, no miał być pod koniec, jest faktycznie, bo już koniec marca jest, więc może tak, ale ja nie widziałem żadnej aktywności, jakiejś tam kampanii gdzieś na Facebooku czy coś. Nie? A propos aktywności, no, a mogę jeszcze do siedliska nawiązać? Śmiało. Bo wójt jakby w pierwszych tych turach nigdy nie wieszał banerów, plakatów, a teraz nie dość, że obwiesił wszystkie wioski w gminie, to jeszcze chodzi po domach podobno. Po kolędzie. Po kolędzie, czyli mamy tutaj Facebook, mamy chodzenie po domach, mamy plakaty, billboardy, więc czy wójt siedliska się boi, że po 25 latach przestanie być wójtem, że nie będzie jednak przekazania władzy? Pamiętasz, co ci kiedyś powiedział w wywiadzie, jak przytoczył historię wójta, który był wójtem przez 20 ileś lat, a później przegrał i co się z nim stało? I umarł. Zachorował i umarł. No. Tego nie życzymy żadnemu z naszych tutaj miłościwie napanujących wójtów. Brata Kuczycka, kolejny temat. Wygrywa w trybie wyborczym. Patryk w kilku zdaniach o tym temacie, z kim wygrała? No, wygrała ze społecznikiem Patrykiem Nowakowskim, który dosyć aktywnie tutaj działa w Nowej Soli i pisze dużo o pani Kulczyckiej. Choć jest z Zielonej Góry. Tak, nagrywa filmiki, ale no, o jedno zdanie za dużo napisał w komentarzach gdzieś tam odnośnie pani Kulczyckiej. Pani Kulczycka go w trybie wyborczym pozwała i wygrała w tym trybie wyborczym. On musi przeprosić ją i to prawdopodobnie, jeśli dziś tego nie zrobił... Zrobił, wiedziałem. Tak? A co napisał? Czyli zrobił. On napisał, że ona zeznawała w sądzie przeciwko swojej córce. Dla własnych interesów, coś takiego. A to była nieprawda. On przyznał to, że po prostu dał się zmanipulować, ktoś mu taką informację podrzucił, on ją nie sprawdził tej informacji, przekazał dalej, no i nawet się nie odwoływał od tego, no bo kara też była niska, generalnie on miał tylko na Facebooku napisać przeprosiny, nie? Dla pani Kulczyckiej. A czemu on tak nie lubi pani Kulczyckiej? On już to tłumaczył, dlaczego on... Bo on lubi Platformę, a pani Kulczycka zdradziła Platformę, najprościej tłumacząc. Można tak to przyjąć. Znaczy, on generalnie tłumaczy to tak, że w momencie, kiedy był ta największa polaryzacja i walka między PiS-em a Platformą Obywatelską, to ona wtedy z klubu Platformy odeszła. Nie wiem, może on powinien porozmawiać z panią Kulczycką i zapytać się, dlaczego ona odeszła z tego klubu Platformy. Co się takiego stało? Bo może jest na to jakieś rozsądne, logiczne wytłumaczenie, o którym on nie wie. I może by wtedy zmienił zdanie, dlaczego ona tak zrobiła. Bo on myśli, że są tylko pobudki polityczne tego. A być może jest jakieś drugie dno. No, powinien się nad tym zastanowić, bo to czasami to nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje. Ale druga sprawa jest taka, że wiecie, piętnowane jest przejście tylko z tego obozu Platformy do obozów tych, nawet nie do PiS-u, tylko do innych, nie? A jak ktoś przejdzie z PiS-u do Platformy, to nie jest w drugą stronę tak, to już nie jest zdrada swoich wyborców, nie? No, trochę trzeba być konsekwentnym, nie? Jeżeli się już mówi takie rzeczy. I już na zupełny koniec parę słów dosłownie o Januszu Kubickim, który też ciekawe interesy robi w Zielonej Górze. O Januszu Kubickim, który jest, co tu dużo kryć, jednym z lepszych kolegów naszego prezydenta tutaj
Jacka Milewskiego. Jak kampanię swoją zaplanował Janusz Kubicki w Zielonej Górze? Dobra, żeby to wyjaśnić, to po prostu ja to przełożę na tutaj naszą gminę. Nie? To wyobraźcie sobie taką sytuację, że w waszej gminie kandyduje burmistrz, wójt czy prezydent, ale nie robi jednego komitetu, tylko powołuje dwa komitety. Z jednego komitetu startuje na prezydenta, albo na wójta, albo na burmistrza, a z drugiego komitetu startuje na radnego. I jeden komitet, i drugi komitet reklamuje go na swoich plakatach i on reklamuje to swoich. Takie trochę oszustwo. No dwa budżety, dwa... No i to się właśnie stało w Zielonej Górze. W Zielonej Górze, stolicy lubuskiego, tu wszyscy mają za nie wiadomo co, a tam po prostu taką szopkę można odwalić. No i okazało się, że PKW stwierdziło, że owszem, to jest w ogóle, okazuje się, że legalne, można tak robić. Nielegalne jest to, według PKW, właśnie to promowanie. No bo to jest taka sytuacja, gdzie jeden komitet reklamuje drugi komitet, nie? No to po prostu no, absurd totalny. No i jest sprawa w prokuraturze w tej chwili, bo panie posłanki Osos i Polak sprawę zrobiły zawiadomienie do prokuratury. Pytanie, czy będzie sprawa w trybie wyborczym. Jak pytałem się kandydatów, to dopiero się zastanawiali, czy z tym pójść w trybie wyborczym do sądu. Nie wiadomo. A mówimy jeszcze o plakatowaniu Placu Zabaw? Dobra. Taka sytuacja jest, że w Lubieszowie na Placu Zabaw pojawiły się plakaty właśnie Izabeli Bojko i także tam Przemek Fitzner swój powiesił, jest Wieczorka plakat, jest też Gosinowskiej Koli na Placu Zabaw. I czyli dużo PiSu tam wisi. Tak, tak. I pewien kandydat zwrócił nam uwagę, że też zadzwonił do gminy i chciał powiesić tam swój plakat, ale gmina powiedziała mu, że nie ma takiej uchwały, z której tam można by było za ten plakat czerpać jakieś korzyści dla gminy i że nie wolno generalnie wieszać. No i jak one tam wiszą? Jak to możliwe, że one tam wiszą? No i okazuje się, że ci kandydaci zwrócili się do gminy z wnioskiem, nie wiem, czy też komitet pani wójt, no bo czekam na odpowiedź od pani wójt, ale na pewno komitet ten PiSu zwrócił się do gminy i gmina zezwoliła za darmo, że mogą sobie tam wieszać te plakaty. Udostępniła im te płoty, nie? I mogą normalnie sobie na Placu Zabaw wieszać. Tak? Zapytałem, no, pytałem się ich, bo sytuacja jest, analogiczna sytuacja jest w Kożuchowie, tylko że nie na gminnym Placu Zabaw, tylko na Placu Zabaw osiedlowym. I jak się pytałem ich, czy ich to nie razi, nie? Że no, takie mało miejsca jest, no przecież Placu wszędzie Zabaw, można Zabaw, dzieci, no, że zostawcie to. To generalnie mówili mi, no ale przecież na ustawkach się nie wieszają, przecież tam też przychodzą rodzice, przecież oni się nie wieszają twarzami do tych dzieci, tylko tą drugą stroną i... Jak nie twarzą, to druga strona, ej. Tam jest biała strona karty. A biała, okej, okay, biała. Także nie widzą w tym, że celu święca środki, no nie wiem, jak to jeszcze można inaczej nazwać, ale no nie widzą w tym żadnego problemu i tyle tylko, że akurat w przypadku osiedla tego osiedlowego Placu Zabaw, to spółdzielnia bierze za to opłatę. No i prezes Wolski mówił, że wszystkie pieniądze, które z tych billboardów będą, no to będą przekazane na ten Plac Zabaw. Jakiś tam piasek nowy kupią, jakieś tam może zabawki czy coś tam, nie? No więc o tyle pozytywnie. Nie? Dobra. No. Wszystkim kandydatom, którzy reklamują się na płotach przy Placach Zabaw, życzymy, żeby nie wychuśtano ich ze stanowisk. My już kończymy 14 odcinek podcastu Tygodnika Regionalna Polityka i Samorząd. Panowie, macie jakieś życzenia świąteczne dla naszych słuchaczy? Na pani z Żabki, Patryk? A tak, serdecznie pozdrawiamy. Słuchajcie nas jak najdłużej. Tak. Słuchajcie nas, klikajcie tam. Ale nie tylko pani z Żabki nas słucha, bo napisała nam też pani z siedliska, nie? Że nas słucha przy sprzątaniu. Tak, że przy sprzątaniu sobie zawsze puszcza, że sama nie miałaby chęci wyszukiwać informacje o kandydatach, a jak my to omawiamy, to sobie chętnie to właśnie słucha i gdzieś tam sobie tę wiedzę przyswaja. To pozdrawiamy. Wesołych Świąt, sprzątajcie z podcastem Tygodnika Regionalna na uszach. W tym tygodniu, tak jak zwykle, materiały przygotowali dla Was Patryk Świtek. Dziękuję za uwagę. I Michał Szczęch. Dziękuję i Sławomir Janusz. Tak, również dziękuję. Zapraszamy do czytania naszej gazety, do wchodzenia na naszą stronę internetową i do usłyszenia. Do usłyszenia.